na młodą pani nawiano dostanie. Najpierw po swojej starce wszystkie srebrne konewki i garce. Stolik ze złamaną nogą, na którym jest się siedzieć mogą. Komoda, kolebka bez kodzido, dwie kopacki i troje widą. Po matce zaś, bo dziedzicy, z opaska z krauską ze spódnicy. Pogonioną jałówka, trzymiesięcznego byka, jedna gęś, kwoka i indyka, rancników i pieluchów całą skrzynia, dwa sialtuchy, jedna pierzyna, dwa kutaliny i sotka, jednego cyza i klątka, trzewiki brunotne, białe i lakowe, grube końcochy i galoty flanelowe. Policz sobie, panie młody, co ona wszystko dostanie i wiele to kosztuje, ale myślimy, że tego nie załuje. Let's go.
stronę, ja nie wiem, czemu ten pan bliska zapomniała o tym bębnie. A gdzieś tu jest ten bęben, nie. A kapela to będzie bardzo wielka dzisiaj, bo... Nie, bo ja tutaj jeszcze mam dla całego kulu instrumentu. Proszę bardzo. Jeszcze to było. Jeszcze idę do domu. Komu. Coś tam jeszcze było. Nie wiem, czy jeszcze coś było, albo się było. No teraz będzie w nas moc. Proszę Państwa, piosenka o marzeniostce. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Chyba wiecie. To niedługo będzie, bo to już zima jest, a niedługo będzie wiosna i zaraz będziemy topić. Komu pojedzie do domu? No to dobra. Agata Marzeniostka. Thank you.
bez wieńca. Oh,
wszyscy bawią pięknie, ale słuchajcie, nie zawsze w życiu tak dobrze jest. Posłuchajcie, Józek z Marią żyli długie lata i Józek umierał i Maria koło jego grobu, tam koło jego łóżka stoi i chlipie, a Józek mówi, no, przeżyli mi ładne lata, pamiętasz, no pamiętasz, jak nas tam z tego wschodu pognali, no, ja ludzie jak nie powiedział, pamiętam, no nawet ja ze tobą bym, a pamiętasz, jak nam tą stodoła spalili, no jakże nie pamiętam, a pamiętasz, jak nam ci komuniści zakazali sklep prowadzić, a pamiętam, no pamiętam, no i teraz ja umieram, a ty Maria, ty tu koło mnie stoisz, no. No gdzie mam być, ja cię muszę tu wspierać, no wiesz ty co, powiedział Józek do Marii. To mnie się tak wydaje, że ty to chyba mi pecha przynosisz. Myślę, że już tak się fajnie zrobiło, co byśmy chcieli wam pokazać nasze instrumenty, które tutaj ze sobą przywieźliśmy, na której też będziemy chcieli, co byście wy z nami też zagrali. No to Agnieszka, weź ty te diabelskie skrzypce, bo ty to masz taki ogień w sobie. Diabelska latna. Poza to światło tam teraz stryknąć na chwilę. Pokaż te skrzypce. One mają, to są takie skrzypce, co mają struny, słuchajcie, ale to wcale nie jest tak, że na tych strunach ta skrzypaczka będzie się zagrała. Mają też pudełka akustyczne, będzie tam też kije. Zobaczymy, co wyjdzie, ale pani wyjdzie do kije. No nawet tu nawet nie widzisz. Coś chodzi, ale... Dobra. Teraz potrzymaj od Agnieszki te. A tamto dalej, tak? I ona próbuje zagrać na tych diabelskich skrzypcach. No bo zobaczcie, ona ma tutaj i brzuszek, i serduszko. No i buziaczka ma tutaj, no i też ma fajny kapelusz. No, a te włosy tutaj diabła przypominają, szczególnie te zęby. No, o, jeszcze tak można zrobić. Tak, to jest, słuchajcie, instrument kaszubski, ja go tam kupiłem. Ostatnio tu na koncercie u mnie byli kaszubi, to bardzo fajnie, jak nie poczęstowali tabaką, to mało by, że nie zszedł. No to gramy, Agnieszka, to... Jest w sercu, co wiedzia, co będzie, daj mi to i daj mi to.
nie wiem, czy inni. Ale dobrze, weź. To się nazywa ból czy was. No i posłuchajcie, jak to gra. Ty przybliż mikrofon, albo do tego mikrofonu, a gdzieś ta gra, no. A mi się uda. Do dziewczyn, bo one chcą widzieć, czy ty się nadajesz. No tak leciutko, no spróbuj, no. Tak kciukami, nie tak mocno, tylko tak, wiesz, tak ślizgnie. Popatrz, popatrz, Staś, no to... No. To się tak robi, nie? No, a tak jakby się to... Kto do nich krowy? Macie krowy? To muszę pani. Proszę, proszę. To delikatnie. Delikatnie, to nie trzeba tak strasznie mocno, no. Palcami, ty, tu trzeba, nie całe, nie wszystka ręka, tylko trzy palce, o. Nie, trzy palce. Nie. Tak, żeby to wycierało, wyciera. No to ktoś jeszcze inny. Janek, ty na żarę, no. O, było, było trochę. I potem to, dobra? Z jakimś gachem urzęduje, słuchajcie, pod kodą. No on przychodzi. Maryśka, co to ma być? Józek, no cześćeś miał przyjść wieczorem jak zawsze. No ale teraz bym przyszedł, co to ma być? Józek, nie, krzyż Józek. A czy to jest ten, co nam tego Mercedesa podarował? Tak, Józek, to właśnie jest ten. A czy to jest ten, co nam... Co nam ten dom nasz nowy zażerował? No to jest ten Józek. To wiesz co, Maryśka, to ty mu lepiej nogi przykryj, żeby się nie przeziębił. Aha, jedziemy w góry. I zaśpiewam wam przepiękna
Przepiękna Agata, przepiękną piosenkę o zbójniku, który się nazywał Łądraszek też, ale i Janicek też, ale ona tutaj zaśpiewa, nie no, śpiewaj. Swoją młodą prowadzę. Pan marno marzy się
bo tam za stodołą matka z mietłą stoi. Na liście, tak ładnie całuje. Jak ja se Marysię, tak ładnie całuje. My się całowali, gwiazdy nam świeciły. Ja Marysię lubię, jutro będą czciły.
Oh,
nie, musimy zrobić to na Wawę Śląskiej, bo byście musicie się gołdać po śląsku tutaj nauczyć. Po śląsku zaśpiewają. Ja mam tutaj takie czwarte dziołuchy, nie? To jest Helga, to jest Rita. Tam masz ten dopad pokazywania. Słyszę w ogóle, nie wiem, słyszę się. Ajmer, a to kara, to je ryczka, a to kara.
swoje Hadra, a to Hadra, czyli świata, a to ja wiem, bo wszyscy się koncentrują na tym stylu handlu. Dobra, no to co to tutaj Jeremia pokazujesz teraz? Bo tam są, to są gacie. Zołki, to są zołki, czyli skarpety. I to jest mycka. To jest mycka, a to jest, który to numer, to myśmy się teraz podmontali. A to są galoty, ja? Galoty. A na kole jedzie Anna. Na kole jedzie. Ja. Jakoś dzisiaj nie wyspana, bo Józek u niej wczoraj był. No a w szranku i w bifeju, bifej to wiecie ten kredens, Schwiegermutter, czyli teściowa, łowi teju, czyli herbaty, Schwiegervater, łowi ją, tyć pan Lucek, już ją wziął. Ale by to było fajnie, gdyby ją zabił, nie? No a teraz przechodzimy do erotyki. Z Halter. To je Hut. Unterhose, czyli kalesony. Jaka? Hut. To je kokot. Kokot to je, wiecie, kogut. A to gaz. Na nią wszyscy mamy chęć. I finał. Poszła Karolina, to do Kolina, poszła Karolina.
to nie znacie, chyba w ogóle nie znacie. Thank you.
Chrystyna, no tak. To jest najpopularniejsze chyba imię w Polsce. Ponoć Chrystyn jest najwięcej, tak? Ja, nie, to? Nie, jest takie święto Chrystyn, to w tym wiem, że bardzo dużo wtedy się spotykało. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy Wy wiecie, ale Renatę, Agata też coś postępuje, ale Renatę no, szczególnie boli noga w biedrze. I Agnieszka gra. Ja chyba też coś zaraz zaboli, kolor. Tonacja musi być niższa, tak? No dobrze. Na tak.
dzisiaj do końca. Oczywiście piosenek mamy na 3 koncerty jeszcze, ale no nie można przesadzać też, tak? Proszę Państwa, teraz piosenka Ja do Was nie pojadę. Uwaga, kto jest to?
teraz spadnie z wielka. No, to teraz Agnieszka śpiewa, no. Hej, ty patrzą, patrzą nas, niezłych chłopców na twój mas. Jestemyś ich lepszych miał, hej, kiedyś im z tyraną. Jestemyś ich lepszych miał, hej, kiedyś im z tyraną. Yeah.
teraz tutaj przedstawię Renata Wilk. Adresa Wołoszyńska. I proszę Państwa, skrzypaczka, pieśniarka, Tupajło. I w ogóle ona jeden smyczek załatwia wciąż na jednym koncercie, słuchajcie. Stuba, popatrzcie co zrobiła z tego smyczka. Ja go dopiero co kupiłem. Agnieszka Stanowy. Więc to jest drugie wcielenie pana Elniego. No tak, tego nie powiedziałam. Tak, on tam paliły mu się te strony. Nie, no to chyba tylko on, ale wiesz, krew padała na... Nie, skoro mam sukienkę szklarzaka, wziął, że jest takie nieprofesjonalne, bo filharmonii tak nie mają, ale wiem, że Paganin tak miał, więc w każdym razie to nie zawsze było nieprofesjonalne. Dziewczyny, ostatnia piosenka na pożegnanie, zapewne swoim cesarkość, posłuchajcie sobie tam. Trzy wykonania, tak? Każdy śpiewa swoją wrotkę, tak? Pierwszy raz, pierwszą śpiewa Renatka, potem śpiewa Agatka, ja, potem Agata, tak? Ja będę grać tutaj. A ty? Agnieszka będzie grać. Graliśmy, proszę Państwa, nie tak dawno tą piosenkę w Filharmonii w Szczecinie, ale też w Kazimierzu Dolnym na festiwalu katolickim. Także, a gramy repertuar przeróżny, gramy repertuar rosyjski, cygański, żydowski też, ale to na inne koncerty. Ja Państwa zaproszę 11 na taki trochę patriotyczny koncert pieśni Bartłomieja Łatysza. Właśnie będą też ze skrzypka na dachu pieśni, rosyjskie pieśni, będą o Gabrodiaga i będą pieśni o matce. No i oczywiście pieśni żołnierskie, które on śpiewał w chórze jako solista Wojska Polskiego. Na takie śpiewanie patriotyczne też trochę, już nam plakat wywiesiłem. Zachodź słońce, zachodź. Piosenka jest jak najbardziej śląska. Zaraz.
Tak, nie ma co mówić, że ktoś ona gra ze mną.